Ta-dam! Co my dzisiaj mamy? Kto zgadnie? Wy macie sobotę, a my mamy piątek. Dzisiaj mamy plan podmurować trochę ścian, słuchajcie. Dzień dobry wszystkim jeszcze raz. Dzień dobry. Ja się tutaj podłączę i zaraz do was wrócę. Nie, jednak jeszcze nie zaczniemy, słuchajcie. Zostawiłem baterię w domu. No, chyba tak. Chyba zostawiłem. Wziąłem ładowarkę do telefonu. W razie W, bo jej nie podłączyłem przynajmniej telefonu na noc. Idę po baterię. Dobra. Wszystko już mam. Baterie są. Możemy lecieć, słuchajcie. Także piątek. Piątek, piąteczek, piątek. Pierwsze co, spotkamy się z chłopakami, wyjaśnimy szybko sytuację, lecimy na śniadanie, bo ja mam dzisiaj bardzo busy dzień. Mam wycenę, później drugą wycenę i nie wiem, czy tam czegoś nie zabraknie, jak płynu na przykład. Cement mają, na pewno piachu mają, to jest wszystko na miejscu. Teraz tylko chęci do pracy, nie? Niech murują, niech stawiają ściany jak najwyżej. Wczoraj zamieszałem jeszcze klientowi, oczywiście nie byłbym sobą, gdybym tego nie zrobił, bo zawsze jest jakaś nowa idea u Rafała, a może to by było lepiej, gdybyśmy zrobili tak, bo wiecie, mogłem zostawić tak jak jest i kontynuować projekt, ale ja jestem taki, wiecie, trochę myślący, więc cały czas gdzieś próbuję udoskonalić ten projekt albo dać klientowi możliwość, aby miał wybór jakiś albo szansę zmian w trakcie projektu lub jakiegoś ruchu. Tak, żeby czuł, że to jest jego projekt. Co nie? Żeby nie czuł, że my robimy coś tylko gorzej, bo miał być większy budynek, teraz jest mniejszy. Studzienki, wiecie, z jego perspektywy może być tak, że każdy etap jest jakiś problem. Więc nawet nie czuł tego, to dałem mu taką możliwość, żeby miał szansę porozmawiać dzisiaj, wczoraj z żoną i uzgodnić, czy chcą dwa otwarcia ze słupkiem po środku i każde otwarcie będzie około 1,90 m, 1,80 m. Czemu to? Wróciłem. Baterię musiałem zmienić. Pan bateria. Więc słuchajcie, dałem im taką szansę, że mogą jeszcze teraz podjąć decyzję, czy otwarcie robimy razy dwa, po 1,80 m, 1,90 m, lub jedno otwarcie na przykład w okolicach 3 m, 4 m, ale wtedy nierównomiernie do budynku na przykład, bo musimy gdzieś zostawić miejsce na grzejnik. To jest cały ten cyrk, nie? Więc no, można by było poszerzyć ten budynek maksymalnie, ale wtedy z jednej strony będzie kuchnia i nie będzie możliwości wstawienia żadnego grzejnika, ewentualnie tylko tak zwany plinth heater, czyli grzałka, która jest pod szafkami. Ale to wiecie, to jest taka dmuchawa elektryczna bardziej, choć są takie niby central heating, czyli można podłączyć do ogrzewania centralnego domowego, to i tak ta dmuchawa musi tam być, żeby to jakoś rozwiać, bo inaczej to ciepło będzie zostawało pod szafką. To nie jest do końca nigdy dobre rozwiązanie, więc fajnie by było, gdyby te grzejniki były wtedy w kolumnach po obu stronach tego szerszego otwarcia, lub gdyby zostawił projekt oryginalny i dwa otwarcia, no to wtedy grzejnik jest centralnie na słupku pomiędzy. To już chyba wam mówiłem wczoraj, ale mogę pokazać jeszcze raz, jak to mniej więcej miałoby wyglądać. I teraz zostawiłem ich z taką propozycją, że no mogą jeszcze dokonać jakiejś zmiany. Szybko wykonaliśmy telefon do naszego super inżyniera i powiedział, no i myślę, że kwestia tygodnia to jest tylko adnotacja do tego budynku, to nie powinno wnosić jakiegoś większego problemu, w ciągu tygodnia powinniśmy dostać odpowiedź. Więc co, możemy murować dzisiaj, ale ja dzisiaj muszę wiedzieć dokładnie, którą drogą oni idą, bo dzisiaj też chciałbym dokonać zamówienia, jeżeli chodzi o okna. Myślałem o Grabexie dalej, choć mieliśmy tam małe przygody z Grabexem, jak wiecie, to ostatecznie przywieźli nam wszystko, dosłali nam profile i jest ok. Jakościowo te drzwi są ok,
tam jeden mały problem jest z jednymi drzwiami, szybą tak naprawdę. Wczoraj widzieliśmy, że tam lekko się para zbiera w szybie. Ja nie wiem, czy to jest rozszczelniona szyba, czy coś, ale to już manufacturer, jak to się mówi. Bo my szyb nie zakładaliśmy, szyby przyjechały całe, kompletne, więc jeżeli niestety dojdzie do tego, że tam faktycznie jest mały problem z szybą, to będę musiał na tygodniu zadzwonić gdzieś do Grabaxa, albo dzisiaj od razu, jak będę robił zamówienie, wspomnę o tej szybie. To nie jest jakaś duża woda, ale widać takie, wiecie, skroplenie, wodę, tak jakby w samym dole profilu i nie wiem co to jest. Czy to można wymienić tą szybę, czy trzeba całe skrzydło wymieniać, bo akurat to jest środkowa mniej więcej szyba w tych jednych drzwiach przesuwnych, tych dużych. Nie było tego wcześniej, a i się nagle pojawiło, nie wiem. Wiecie, te temperatury, ta woda, ten deszcz, coś tutaj może jakoś uszkodziło to wszystko, albo akurat wpłynęło na mały uszczerbek, małą szczelinę, która... Nie wiem, nie znam się na tym. Ja szyb nie zakładałem i szyb nie robiłem, więc mam nadzieję, że tam ewentualnie Grabex szybko dokona jakiejś korekty, albo wymiany, albo cokolwiek. Poza tym co? Poza tym taki jest plan, że czekamy dzisiaj na update. Jak dojadę, to już powinienem wiedzieć, więc dam wam znać. Pojedziemy na śniadanie. Pokażę wam widoki nadmorskie, bo dzisiaj pogoda raczej powinna być dobra. I widzę piękny wschód słońca. Czy wy to widzicie? Let's go, słuchajcie. Miłego dnia. Cześć. No i namieszałem. Nie będzie dwóch otwarć, będzie jedno otwarcie. Jedne drzwi. 3 metry szerokie. Zamiast po 1,80 m po obu stronach, bo może będzie trochę więcej tego otwarcia, gdyby były dwa otwarcie, ale ten słupek po środku metrowy zabiera bardzo dużo światła tak naprawdę, więc robimy jedno otwarcie i jest cacy. Chłopacy zrywają cegłę, ponieważ gasa. Stwierdziliśmy, że położymy treje trochę niżej i dołożymy później DPC, jakby co, więc nie chcemy mieć zgrzytu. Zrobimy trochę lepiej niż się da. Wczoraj się pośpieszyłem trochę z decyzją. Mój błąd. Posprzątamy dzisiaj site, to jest nasz target i lecimy z tym, słuchajcie. Także teraz będzie otwarcie, tak jak tu stoję, w środku między cegłą a cegłą. Mi się wydaje, że będzie super, bo tam będzie kuchnia, będzie miejsce na grzejnik, tu będzie miejsce na ewentualną zmianę, wstawienie kanapy rogowej czy cokolwiek. Tutaj za mną może być telewizor, bo miał być tu. Więc to wszystko może jeszcze być flexi. Ten słupek zawsze możemy poszerzyć, na przykład dotąd, i wtedy wejdzie ładnie duży telewizor, ale to jest jeszcze kwestia decyzji na następny tydzień. Będziemy o tym jeszcze rozmawiać. Zaczynamy, słuchajcie. Jedziemy z tym. Miłego dnia. Dobra, ja już tu jestem. Choć spodziewałem się innej pogody dzisiaj, to mamy ją rewelacyjną, trzeba powiedzieć. Jak na piątek. Tak mogę zakończyć tydzień. Jutro mamy się kąpać? Nie, w niedzielę mamy się kąpać. Tak się umówiliśmy ze znajomymi jeszcze raz. Zobaczcie, jak wygląda Lyon Solent na dzień dzisiejszy. Słoneczko po lewej. Księżyca nie ma. To jak to jest? Płaska ziemia czy nie płaska ziemia? Idziemy coś zjeść. A miało padać, nie? No. Ale nie padało też chyba wczoraj, nie? Wieczorem za bardzo. W Londynie było cały czas tak jak teraz. Pięknie jest. Polecamy tą knajpkę, już jesteśmy tu któryś raz. Warto przyjść i zjeść śniadanko, jak będzie się nad morzem. I dalej żyjemy. Dalej żyjemy właśnie. Także powiedziałbym coś bardziej jeszcze ciekawego, ale opanuję się. Także zobaczymy się już na robocie. Let's go. Czy ja dobrze widzę? Tak, dobrze widzę. Słuchajcie, specjalne pozdrowienia dla Franka Czepłowskiego. Siema Franek i dzięki za komenty. Do zobaczenia. Dobra, słuchajcie, chłopacy murują. Ja jadę na wycenę. Umówiłem się z inżynierem z Kansilu, z inspektorem inżynierem. Czy oni w ogóle są jakimkolwiek inżynierami, to nie wiem, raczej inspektorami. A jakie kwalifikacje mają, to też nie wiemy, ale nie, to już nie ważne.
Ważne, żeby tylko przyszedł dzisiaj i powiedział mi, czy dobrze robimy. Żeby nie było, że nagle gdzieś utknęliśmy i robimy coś, co panu się nie spodobało i będziemy musieli rozbierać pół ściany, więc aby uniknąć takiego problemu, wolę go zawołać już teraz, jak zaczynamy ten poziom, wytłumaczyć mu, jaki mamy plan i on mi wtedy powie tak, nie, srak, wiecie, i kiedy planuje do nas wrócić, więc chcę być po prostu na bieżąco. Ze względu na to, że ten projekt jest taki trochę dziwaczny od samego początku, aby tego uniknąć, nie chcę czekać do poniedziałku, od razu tego pana ciach na sajt, jeżeli jest wolny, ogarniemy sytuację i możemy lecieć do przodu. Także oby nie miał tylko za dużo pretensji do nas. Lecimy. Let's go. Chciałem coś powiedzieć? Tak. Właśnie wyjeżdżam z wyceny i powiem wam tak. Ludzie przeprowadzili się 5 miesięcy temu z Hongkongu. Ale nie zgadniecie, dlaczego się przeprowadzili. Do Anglii. Kupili dom. Ponieważ zaczęły się problemy z pracą. Pan nie mógł znaleźć już pracy tam na miejscu. Przyszedł kryzys do Hongkongu, o czym się może nie mówi, a może tego nieliczni wiedzą. Związane z tym, że ludzi coraz mniej stać na opłacenie rachunków, słuchajcie. Podobno w Hongkongu koszty życia wzrosły tak bardzo, że oni stwierdzili po 12 latach życia w Hongkongu, że nie chcą tam już więcej mieszkać. I ona jest z Hongkongu, on jest Anglikiem. Przyjechali tutaj, kupili dom i osiedlili się na miejscu. Teraz mieli masę pytań, bo chcą robić dobudówkę, więc tak jakoś, wiecie, trochę zeszło. Opowiadaliśmy sobie o różnych rzeczach i między innymi wyszło to, jak jest drogo w Hongkongu. Że Anglia to jest tania. Tak powiedzieli, Anglia jest tania. Wyobrażacie to sobie? Super. Ja tu podjadę jeszcze do klienta, u którego kiedyś byliśmy. Powiem mu Happy New Year. Let's go. Słuchajcie. Okna zamówione z Grabexa. Już pod nowy design do budówki, którą zmieniłem wczoraj. Czekamy na wycenę. Do końca dnia będzie wiadomo, ile za te drzwi, ile za te okno. Wchodzę tutaj teraz Solen Building Suppliers po list wystartujący, aby chłopacy mogli stawiać ściany. Let's go. Dobra, zobaczmy, co moje misiaczki za czek papier mi dostaje. Zrobią. Zabieram te listwy. Zaraz pogadamy. Dzieje się, ściany rosną. To jest najważniejsze. Rafał musi docinać kilka cegieł, bo trzeba od połóweczki zacząć tam stachu. Najpierw musi zacząć połówki, żeby dojść do wysokości, żeby nam fuga w fugę później pasowała ze starym budynkiem. Więc pójdzie połóweczka dookoła, plus tak już wchodzi na ściany, DPC wywinięte, będzie do środka w ten sposób. Później zdecydujemy, czy później nakładamy naszą membranę jeszcze dodatkowo tutaj pod izolację, czy nie. Ja bym wolał tak czy siak ją nałożyć, choć już i tej nie chcą, ale my ją mamy. Mamy sporo tej izolacji, nie? Gdzieś rolka jest. Gdzie ona jest w ogóle? Gdzie? Schowana gdzieś? Ten. I żeby nie było, aha, nie? Dobra, jest. Tak jak rozmierzyłem, że mam 3-2 w środku. 3-2 musi zostać, nie? I środkiem musi zostać, nie? No w środku. No to elegancko. Także dzisiaj będzie już trochę więcej widać. Ja lecę na wycenę następną i zobaczymy się za chwilę. Hałasują. Zobaczmy, jaki jest tam progres. Trochę popadało przed chwilą, słuchajcie. Także może nie być za dużo. Dzieje się, słuchajcie. Już przygotowaliśmy się na tą drugą stronę. Dwa rzędy po staka poszły, ściana rośnie. Staku dokłada cegiełkę z drugiej strony. Tam. Kopty powystawiane. Także będziemy później zakładać styropian na to. Czekam na inżyniera. Czekam na inspektora z Kansilu, bo inżynier już jeden był, ten nasz, dostarczył nam update'owane plany i to jest bardzo ważne, więc... Tak, właśnie, należałoby powiedzieć, jakie duże otwarcie będzie. Takie mniej więcej będzie duże otwarcie, jak tu widzicie. Także będzie tutaj. Let's go. Mister? Słuchajcie, był inspektor i powiedział, że Happy New Year i że jest bardzo zadowolony i że robimy wszystko tak, jak...
Dobra, wytrę wam oczko. Już trzecią baterię dzisiaj wkładam. Więc co, z update'ów takich inspektorowi bardzo podoba się to wszystko, co robimy. Wow. Zadowolony jest z tego, co robimy, jak robimy. Pokazałem mu elementy związane z belką. Wyjaśniliśmy sobie, jak ma wyglądać struktura dachu. Rozumiemy ją tak samo, to bardzo dobra wiadomość. Odnośnie tego DPC też dobrze zrobiliśmy, że wywinęliśmy to tak ładnie do środka. Ja i tak planuję tam położyć membranę i tak, bo jakby wiecie, jesteśmy dosyć nisko poziomu wody i gruntu, więc jakaś przenikalność na pewno będzie występowała pod wysokością DPC, czyli pod tą taką taśmą, którą się daje na pewnej wysokości, aby dalej można było kontynuować ścianę. Więc tam ta przenikalność i tak będzie występowała, aby uniknąć jakichkolwiek problemów w przyszłości, nie wiem, budowania się jakichś wilgoci pod styropianem i tak dalej, od razu unikniemy tego, więc to będzie zrobione i on był bardzo zadowolony, powiedział, że też by tak zrobił i też by prosił, gdyby można było tak zrobić. Także widzimy, chyba się dogadujemy teraz. Nie zaczęło się to ładnie na samym początku, bo wiecie, ten beton był dosyć ciężki dla nas wszystkich, ale dogadaliśmy się, jeżeli chodzi o to. Budynek, nie wiem, czy będzie widać, będzie wyglądał gdzieś tak, ogólnie, takie jest założenie. Oczywiście to jest tylko rysunek techniczny, ale tak to mniej więcej będzie wyglądało. Powiedział, że mamy nadzwonić do niego dopiero, jak już będziemy na wysokości dachu. Także tyle, jeżeli chodzi o update. Jestem happy, słuchajcie. Tak, jestem bardzo happy. Let's go. Muszę powiedzieć chłopakom, że trzeba się już zawijać. Słuchajcie, jest pół do czwartej, ale pogoda nas tutaj nie rozpieszcza już teraz. Więc sprzątamy, zgraniamy graty i do widzenia. Widzę worki komuś się rozsypały. Przydadzą się. Tutaj jest śmieć. To jest chyba śmieć. Także jeszcze trochę miejsca na skipie jest, ale to poradzimy sobie z tym w poniedziałek. Dobra, żegnamy się, słuchajcie. No, trochę udało się zrobić, na szczęście. Trochę żeśmy połapali. Mieliśmy jednego inżyniera, drugiego inżyniera, inspektora. Wszystko idzie tak, jak należy i to jest najważniejsze. Jest za 15:15, właścicieli nie ma. Dostałem wycenę odnośnie drzwi i okna. 5,5 tysiąca za wszystko, słuchajcie, także kosztuje to, powiem wam. Ja zawijam się do domu. Jeszcze zanim odpowiem Grabexowi, to podjadę tutaj do firmy lokalnie, bo chciałbym się upewnić, czy przypadkiem nie mają lepszej ceny, bo wiecie, ostatecznie cena tutaj robi robotę. I też chciałbym dowiedzieć się, jaki jest termin realizacji, bo to też jest dla mnie ważne. Tu choć Grabex powiedział tym razem, że 3 do 4 tygodni, także jest ok, nie? Akurat jest to taki dobry moment na to, żebyśmy zrobili wszystko, ściany, strukturę dachu i wtedy moglibyśmy faktycznie już to montować i zamykać płytami gipsowymi w środku, wiecie, robić dekoratorkę, nie? No, to taki jest dobry czas akurat. Zobaczymy. Do poniedziałku jeszcze spróbuję pobrać więcej informacji, co i jak, czy jestem w stanie gdzieś zaoszczędzić pieniądze, jeżeli nie, to wybierzemy Grabexa, bo Grabex już znamy i jakość jest naprawdę wysoka, także zobaczymy. Jeszcze nie podjąłem decyzji. Jeżeli chodzi o dobudówkę, to jeżeli pogoda nam nie będzie przeszkadzała, to ściany powinny rosnąć dosyć szybko. Tak jak widzicie, dzisiaj też nie było jakoś rewelacyjnie z pogodą, ale już pustak wjechał, już izolacja wjechała. Trzeba było z powrotem rozmierzyć, puścić sznurki. Wiecie, to też zajmuje chwilę czasu. A już w poniedziałek będą mieli to gotowe, więc też z automatu te ściany urosną jeszcze bardziej. Dopóki wewnętrznych ścian nie ma, no to na razie nie planuję przywozić żadnego drewna na dach, no bo też zależy nam na miejscu. I teraz wszyscy skupimy się na murowaniu. Także taki jest plan, słuchajcie. Byle pogoda nam się utrzymała, bo tam troszkę czasami może popadać, no problem, ale gdy będzie tak padało jak teraz, no to już jest trochę problem, nie? Także życzmy sobie dobrej pogody, słuchajcie, na następny tydzień i tyle. I zobaczymy się w poniedziałek, czy we wtorek? We wtorek. Życzę wam miłego weekendu, jeżeli to oglądacie dzisiaj, bo to sobota. I do zobaczenia. Cześć, cześć.